Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyraża solidarność z narodem ukraińskim wobec agresji rosyjskiej. Mamy świadomość ogromu ludzkich tragedii z czasu II wojny światowej i wysiłku, jaki włożyły całe pokolenia, by zbudować Europę pokoju. Próby tworzenia nowej mapy Europy nie mogą doprowadzić do humanitarnej katastrofy. Chciałbym poinformować, że Rada Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa przeznaczyła na bezpośrednią pomoc związaną ze skutkami wojny na Ukrainie kwotę 100 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty zakupiliśmy dwa duże agregaty prądotwórcze dla burmistrza z Baraża. Akcją tą z sukcesem koordynował nasz kolega z Biura Terenowego w Ostrołęce, Kazimierz Łoniewski, który w Izbie jest odpowiedzialny za kontakty z zagranicą. Ponadto wyposażyliśmy placówki opiekuńcze w Warszawie, domy dziecka, w łóżka, materace i komplety pościeli dla 15 dzieci, które przybyły ze ostrzeliwanych terenów w Ukrainie. Wspólnie z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie udało się zorganizować transport dzieci z Żytomierza wraz z ufundowaniem ich posiłków. Również wsparliśmy kwotą 20 tysięcy złotych Fundację SOS Wioski Dziecięce, organizującą pobyt dzieci z Ukrainy w naszym kraju. Zachęcam wszystkich naszych członków i nie tylko członków do niesienia pomocy w tych trudnych czasach. Jako inżynierowie budownictwa jesteśmy przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, a to powód nie tylko do dumy, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Nasz zawód wiąże się z ciągłym rozwiązywaniem problemów i umiejętnością zespołowego działania. Cechy są to dziś wyjątkowo ważne. Umiemy też planować długofalowe działania. Sąsiedzi za naszej wschodniej granicy będą takiego stabilnego wsparcia potrzebować przez wiele kolejnych lat. Największą i niepowetowaną stratą jest każde utracone ludzkie życie. Jednak jako budowniczowie zdajemy sobie sprawę również z gigantycznego wysiłku, którego wymagać będzie odtworzenie zniszczonych w czasie wojny szpitali, dróg, mostów i obiektów infrastruktury. Skalę tych zniszczeń trudno dzisiaj jest oszacować. Wróćmy jednak do naszego rodzinnego podwórka, gdzie niedawno zakończyliśmy wybory delegatów na zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2022-2026. Cieszę się bardzo, iż wybory udało się zorganizować w sposób zgodny z regulaminem, z poszanowaniem zasad tajności, a przede wszystkim w sposób bezpieczny w trudnym okresie pandemicznym. Minęła kadencja była moją pierwszą jako przewodniczącego Rady Mazowieckiej Izby. Głosami delegatów, waszych przedstawicieli, zostałem wybrany ponownie, by sprawować tę zaszczytną funkcję. Dziękuję za ten wyraz poparcia i zaufania. Nie zawiodę go, kolejne lata będę dalej kontynuował podjęte zobowiązania. Przed nami kolejna kadencja i nowe wyzwania. Niezależnie od okoliczności, Izba stoi na straży naszej profesji, reprezentując i chroniąc interes zawodowy inżynierów oraz techników budownictwa, a także dbając o wysoki poziom profesjonalizmu. Wysoki i to coraz wyższy dzięki wszechstronnym szkoleniom prowadzonym przez Izbę i osiągającym coraz większy zasięg dzięki użyciu elektronicznych mediów. Zamierzamy dalej poszerzać wiedzę i promować dobre praktyki za pośrednictwem szkoleń w systemie online dla wszystkich członków naszego samorządu. Dalej będziemy kontynuować wyjazdy techniczne i publikacje. Wspieramy cyfryzację nie tylko w procesie budowlanym, ale w całej administracji architektoniczno-budowlanej, a także monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego budownictwa. Kolejnym celem bieżącej kadencji jest rozpoczęcie, a być może, jak się uda, zakończenie budowy siedziby Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Bardzo ważnym dla mnie osobiście celem jest konsolidacja środowiska budowlanych poprzez różnorodne wydarzenia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Podsumowaniem tych zadań są hasła mojej mijającej kadencji: rozwój, współpraca i integracja.